pomysły wszystkich z osobna stanowią nasz taki jeden ogromny taki cel i jednocześnie tworzymy takie wspólne przedsięwzięcie razem, że każdy może decydować o czymś innym, każdy ma inny pomysł, którego później możemy my być realizatorami. Najważniejszym celem to jest promocja talentów poprzez wyłanianie najbardziej uzdolnionych wokalnie uczestników. To będą uczestnicy w różnym przedziale wiekowym, tak? Od przedszkola do opola, jak to się mówi, tak? Czyli kategorie wiekowe są do lat 7, do lat 12, do lat 16 i do 100 albo więcej. Tutaj podpowiedziałeś, że do 104, tak? Może być do 104. Mamy, w regulaminie mamy do lat 100. Następnie naszym bardzo ważnym celem jest integracja środowisk muzycznych na gruncie lokalnej społeczności, bo to jest właśnie inicjatywa społeczna. O tym się bardzo dużo mówi, ale to się tak wygląda, że społecznicy się spotykają i mówią, chcemy razem coś fajnego robić, tak? Bo to dzisiejsze spotkanie to jest pierwsze. I takie robocze, gdzie troszeczkę wczoraj przegadaliśmy pewne kwestie, odbywają się w innym, jak gdyby, w innym czasie, tak? Poza tym chcielibyśmy poszerzyć ofertę kulturalną miasta, jaką jedną z wielu jego promocji. Czyli promocja Ciechanowa, tak? Jeśli ktoś w Ciechanowie pojawi się, a kto później zrobi karierę muzyczną i nie tylko, to będzie nasza satysfakcja, tak? Że właśnie tutaj daliśmy jemu szansę. Bo to jest taka szansa na sukces, troszeczkę inaczej jak gdyby postrzegana. Także chcemy też integrować różnorodnych wiekowo pasjonatów muzyki, tych, którzy wykazują jakieś talenty. I chcemy rozwijać talenty estradowe oraz wrażliwość estetyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeśli chodzi o udział w tym festiwalu piosenki Hity Inaczej, tak jak powiedziałam wcześniej, mogą brać udział wszyscy mieszkańcy. Ktoś mi wczoraj zapytał, czy mogą być dzieci, które chodzą do przedszkola i które nie chodzą. Oczywiście, tak, nie ma tutaj żadnego podziału, prawda? Czy mogą być dorośli, tacy, którzy są w jakichś grupach, jeśli na przykład są w szkole muzycznej, czy są w jakiejś szkole prywatnej muzycznej, czy są w jakimś centrum kultury, czy nie należą nigdzie, mogą wszyscy przystąpić. Także na dzień dzisiejszy jest, to znaczy zagadką jest to, ile zgłosi nam się osób. Tego jak gdyby nie wiemy, ale o czym wiemy, o czym chcemy Państwu powiedzieć. Wiemy, że karty zgłoszenia do tego właśnie festiwalu będzie można złożyć do 31 stycznia 2015. Dlaczego ogłaszamy to dzisiaj? Żeby ci, którzy wykazują takie talenty i którzy chcą zaistnieć właśnie na takim festiwalu, mieli czas na przygotowanie, żeby stworzyć własną jakąś kreację, żeby wcielili się w jakieś fajne role, żeby znaleźli dla siebie jakiś taki fajny styl. I dlatego rozpoczynamy teraz, żeby po prostu mieli czas na przygotowanie, tak? Bo sam festiwal odbędzie się, dokładnie to jeszcze uzgodnimy z panią drużyną, a mianowicie będzie to w okolicach połowy marca.